Mamy nadzieję, że wszystko w tym momencie. I tych, którzy nas słuchają, bo to ostatnie spotkanie z gośćmi w ramach cyklu Ścieżka Zmysłów na Slocie. Robimy go z Fundacją Katarynka, robimy go dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury. Mój głos teraz słyszycie, ale nie widzicie mnie, tak samo jak nasi dzisiejsi goście, Sandra i Witek. Przede wszystkim skupiamy się na nich oraz na tłumaczce języka migowego. Ela tłumaczy dla tych, którzy nasze spotkanie tylko oglądają z kolei. A spotykamy się dziś z Sandrą i Witkiem z powodu trochę takiego, dla którego odwiedzają ich różne ekipy telewizyjne w ciągu ostatnich 2 lat. Ale zanim do tego dojdziemy, zahaczę tylko o jedną rzecz, którą powiedziałeś kiedyś, Witku, właśnie chyba w telewizji, że nie lubisz dwóch postaw, nie lubisz litości i przesadnej chęci pomagania, ale nie lubisz też podziwu i rozwodzenia się nad tym, jak sobie wspaniale radzisz. Chciałam zapytać, jak jest z ciekawością, jak ktoś dopytuje o szczegóły waszego funkcjonowania i życia, jak się z tym macie? Przede wszystkim witam bardzo serdecznie wszystkich. I co do ciekawości, ciekawość jest jak najbardziej ok, jest nawet wskazana, powiedziałbym, dlatego że no siłą rzeczy, jeżeli ktoś widzi, to w wielu rzeczach nie ma pojęcia, no bo nie ma takiej możliwości. Bardzo często ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu, po prostu nie mieli wcześniej styczności z osobami niewidomymi, więc to normalne, że ktoś pyta, że ktoś chce wiedzieć, że ktoś jest ciekaw i to jest ok. Super, to czuję się upoważniona, żeby... Jak najbardziej. Kontynuować, rewelacja. Tak. Słuchajcie, ja bardzo taki ładny biogram wasz znalazłam. Ktoś powiedział, dziewczyna o kapitalnym poczuciu humoru i chłopak o ogromnym sercu. Te ekipy telewizyjne przybywają do was, dlatego że 2 lata temu w waszej rodzinie pojawił się Ksawery i jesteście bohaterami reportaży jako niewidomi rodzice. Ale zanim zahaczymy o ten wątek, to jestem ciekawa, jak wy o sobie myślicie, jak wy byście się przedstawili, kim jest Sandra i Witek, jak wyglądają wasze pasje, to co dla was ważne, może wasze życie zawodowe też. Każdego dnia, czy w każdym jakimś okresie życiowym ja się jakoś inaczej odnajduję i inaczej bym siebie określiła. Czasami jestem faktycznie głównie mamą, czasami głównie kimś, kto, nie wiem, pisze, uwielbia pisać, a czasami kimś, kto pisze po to, żeby mieć z tego pieniądze, a czasami kimś, kto również szuka pracy, albo kimś, kto, nie wiem, myśli w ogóle o rodzinie. Także to się też, jeżeli chodzi o mnie, ta perspektywa patrzenia na siebie się zmienia. No ja mam w sumie dość podobnie, bo też ja głównie jestem, a reszta to jakby się wszystko toczy i płynie sobie. I dzisiaj jestem bardziej tatą, jutro jestem bardziej, nie wiem, w tym momencie powiedzmy uczniem szkoły masażu leczniczego. Jutro będę bardziej zajmował się muzyką i będę bardziej, powiedzmy, no nie chcę tutaj używać słowa producentem muzycznym, bo nim nie jestem i się nie czuję, ale lubię sobie coś tam dłubać w dźwięku, więc to jest, no tak mniej więcej tak to wygląda. Ale to, co mnie kiedyś uderzyło, ja nawet z tobą, Witek, o tym rozmawiałam, że tak naprawdę jest tak, że cokolwiek bym nie robiła, to zawsze gdzieś tam będzie to określenie niewidoma. Że zawsze to już ze mną zostanie chyba do końca życia, chyba że uzyskam wzrok w jakiś cudowny sposób, ale zawsze będę albo niewidomym pracownikiem, niewidomą, jeżeli uda mi się wydać powieść, to będę niewidomą pisarką, jeżeli teraz jestem niewidomą matką i to już jakby zawsze ze mną będzie i teraz ja mogę albo tego nie lubić
i się z tym gryźć i bić i szarpać i mówić, że wcale tak nie jest, albo po prostu się z tym pogodzić. I myślę, że lepsze jest to drugie, bo mam po prostu więcej świętego spokoju w głowie i więcej jakby przestrzeni i luzu na to, żeby działać w różnych obszarach. Tak, przy czym mówimy o perspektywie takiej, powiedziałbym, zewnętrznej. Bo tak. My tego sobie na co dzień nie myślimy, no bo to jest dla nas perspektywa, która jest od zawsze. Natomiast ja mówię o tym, jak jesteśmy generalnie spostrzegani. To fajnie, że już się wyłaniają te wątki, o które za chwilę będę pytać. I pisanie, i muzyka w waszym życiu. Bo to coś jest też na pograniczu pracy zawodowej i pasji, tak? Ale zanim to, jeszcze chciałabym prywatnie z ciekawości zapytać o love story. Powiedzcie, jak się poznaliście? Poznaliśmy się w miejscu, w którym ja się wcześniej zarzekałam, że w pracy nie poznaje się partnera, bo do pracy idzie się po prostu pracować, a nie gdzieś tam nawiązywać jakieś głębsze znajomości. No i poszłam do pracy i poznałam pracę Witka. Tak, to było na niewidzialnej wystawie w Warszawie. Tak. Ja pracowałem na niewidzialnej wystawie już wtedy prawie, no chyba 2,5 roku mniej więcej. Sandra się tam pojawiła i tak siedziała sobie cicho, do nikogo się prawie nie odzywała. Co mnie osobiście zawsze fascynuje w sensie takim, że znacznie bardziej interesują mnie ludzie, którzy są gdzieś z boku i nie czują potrzeby brania na siebie całej uwagi otoczenia, tylko ktoś, kto właśnie odzywa się tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ma coś do powiedzenia. I to mnie w Sandrze urzekło, bo kiedy rzeczywiście ktoś ją o coś zapytał i odpowiedziała, to okazało się, że umie mówić tak, że no, szczęka mi opadła. Mówić i pisać też. Ale no tego się już dowiedziałem później, tak. Tak. Cieszę się, bo ja teraz przez ostatnie dni bardzo dużo was czytałam i mogę posłuchać, jak mówicie, więc to jest to uzupełnienie w drugą stronę. Mhm. Ale powiedzcie słowo, czym była niewidzialna wystawa, bo zaraz też będę pytać właśnie o te wątki artystyczno-kulturalne. Jest nadal. Tak, niewidzialna wystawa nadal jeszcze funkcjonuje. Nie wiadomo, co będzie dalej, bo pandemia nie sprzyja takim miejscom, niestety. W których ludzie się spotykają po prostu. Natomiast projekt polega na tym, że osoba widząca ma okazję wejść do całkowitej ciemności, ale totalnej, takiej nie że jest jakaś resztka światła i za chwilę można zobaczyć jakieś zarysy, cienie, cokolwiek, tylko tam jest ciemno zupełnie. Stajemy się na chwilę osobami niewidomymi. Niewidomy przewodnik opiekuje się taką grupą i przeprowadza ją przez cały ciąg pomieszczeń, które są specjalnie zaaranżowane tak, żeby przypominać określone miejsca z takiego życia codziennego. No generalnie jest to projekt edukacyjny, powiedziałbym, czyli chodzi o danie ludziom doświadczenia, żeby nie było to tylko nasze opowiadanie o tym, jak to jest nie widzieć, tylko żeby ktoś mógł tego też doświadczyć, sprawdzić na własnej skórze. To jest taki projekt, który też autentycznie łączy światy osób widzących i niewidzących. Ty, Sandra, a propos pisania, prowadziłaś bloga na portalu natemat.pl i tam w 2013 roku opisałaś taką sytuację koncertu wykluczonych z kultury. Pytałaś wtedy, że skoro niepełnosprawni są wykluczonymi, kto jest wykluczającym? Na widowni siedziały głównie osoby z niepełnosprawnościami i to jakoś cię uderzyło, że te środowiska się nie przenikają. Jestem ciekawa, jak jest teraz, czy coś się zmieniło przez te 7 lat, czy dalej to środowisko jest tak bardzo hermetyczne, co można by z tym zrobić? Ja myślę, że mam taką nadzieję, że z każdym rokiem to się troszkę powoli zmienia, powoli idziemy do przodu w łączeniu tych środowisk i w jakby wspólnym byciu razem, czy próbie bycia razem. No ale myślę, że nadal jest to takie, odbywają się takie hermetyczne, zamknięte wydarzenia, w których równie dobrze mogłyby brać udział osoby widzące, bo dlaczego nie? Dlaczego w koncercie nie mogły brać udziału zarówno osoby widzące, jak i niewidome, czy jakieśkolwiek inne? Także
Także tak to wygląda, że myślę, że powoli się to zmienia. A co zrobić? Myślę, że właśnie edukować, opowiadać, być, rozmawiać, odpowiadać na pytania. Tak, myślę, że to można zrobić. Też w ostatnich miesiącach ta kultura w dużej mierze przeniosła się do sieci. Pojawiło się mnóstwo wydarzeń online. Jestem ciekawa, czy wy też jako rodzice macie możliwość korzystania z tych wydarzeń online, ale też właśnie z perspektywy osób niewidzących, z czego korzystacie, czego wam brakuje, w czym chcielibyście wziąć udział i co jest potrzebne, żebyście mogli. Tak naprawdę ostatnio dość trudno powiedzieć, bo rzeczywiście rodzicielstwo nas troszeczkę nam zdominowało czas wolny niestety. Więc nie uczestniczymy za bardzo w tym, co się dzieje. Na ogół jest tak, że kiedy dzieci już idą spać, to my też właściwie jesteśmy tak zmęczeni, że nie bardzo mamy siłę, żeby cokolwiek jeszcze włączać i w czymkolwiek uczestniczyć. Więc trudno mi powiedzieć tak naprawdę, bo nawet nie do końca wiem, jak funkcjonują niektóre platformy do tego typu wydarzeń. Wiem, okej, na Facebooku zdarzyło mi się jakiegoś live'a rzeczywiście obejrzeć. Troszkę pamiętam, że tam techniczny taki problem jest, że dość szybko znika mi okienko. Na przykład jeżeli oglądam jakiś filmik, jakąś transmisję, która się odbyła kiedyś wcześniej i próbuję przewinąć, to tamto okienko się pojawia, ale jeżeli nic nie kliknę, to dość szybko znika, ale to taki drobiazg jest. Natomiast nie wiem, trudno mi powiedzieć rzeczywiście, bo nawet nie... Ja tylko czytam listę na blogu Bartka Chacińskiego, dość często się pojawia lista różnych wydarzeń muzycznych online, bo to mnie najbardziej interesuje. I tam sobie sprawdzam, czy coś ciekawego się dzieje, ale na ogół jest tak, że rzeczywiście nie mam za bardzo czasu, ani energii, żeby w tym uczestniczyć, niestety. No to chyba też za bardzo. Ja to tak staram się czasami, szczególnie jeżeli chodzi o te, ale to w sumie głównie z Facebooka, gdzieś tam jakieś live'y dotyczące jakichś spotkań autorskich. To jest też fajne, że jako mama małej córeczki malutkiej też nie mogłabym być na wielu spotkaniach, a w ten sposób właśnie dzięki internetowi i transmisjom online mogę gdzieś tam tego słuchać, aczkolwiek chciałabym więcej generalnie, tylko po prostu tak jak Witek powiedział, też nie mam na tyle ani energii, ani czasu i czasami po prostu nawet nie mam siły, żeby skupić jakoś super uwagę na tym, na jakimś tam live'ie, ale staram się różnych rzeczy słuchać. Powoli też będzie się to na pewno zmieniać, więc myślę, że z czasem, następnym razem jak będziemy rozmawiać, to na pewno będziemy już mieli coś o słuchaniu, o czytaniu, tak. I rozgadaniu. To jest taki moment, kiedy się potwierdza to, co powiedzieliście, że jesteście rodzicami jak każdy inny. I ja czuję wspólnotę z wami, że to nie jest kwestia barier, tylko po prostu czasu i tych małych ludzi w domu. Ale a propos tego, co mówiliście o zagrożeniu niewidzialnej wystawy w tych czasach pandemii, jestem bardzo ciekawa, jak zmieniło się wasze funkcjonowanie w kontekście tego, jak teraz wygląda przestrzeń publiczna, że niczego nie powinno się właściwie dotykać i co dla was oznaczał lockdown też. Znaczy, ja może opowiem o przestrzeni publicznej, tak przyszło mi do głowy, że jest też trudniej, raz, że niczego nie można dotykać, dwa, że jak są maseczki nakładamy, to one też, po pierwsze, my poruszamy się z psami przewodnikami, więc te komendy, które wydajemy psom, one nie są jakoś super dla nich zrozumiałe, przynajmniej na początku moja Akryl miała problemy, żeby zrozumieć komendy, które jej wydaje. Po drugie też w jakiś sposób się zmienia otoczenie, w sensie dźwiękowo się zmienia. Nie wiem dlaczego tak jest. Maseczka po prostu odrobinę bardziej chłonie dźwięki. Mm-hmm. Rzeczywiście zmienia się trochę akustyka otoczenia. Tak, i trochę trudniej się odnaleźć w przestrzeni. I jeszcze kolejny aspekt, jak na przykład przyjeżdża autobus czy tramwaj,
no to też muszę kogoś zapytać o numer tego autobusu czy tramwaju i mam taką zagwozdkę, żeby tu zapytać, ale żeby nie podejść za blisko, żeby nie stanowić jakiegoś zagrożenia dla kogoś. A jednocześnie jeśli nie podejdę za blisko, to... To nie usłyszy i jeszcze przez tą maseczkę, no to też może ktoś nie usłyszeć. Ale to nawet nie to, że nie usłyszę, po prostu jeżeli, ja zauważyłem, że jeżeli ja nie jestem odpowiednio blisko człowieka, to bardzo często zdarza się tak, że ktoś traktuje, ja wiem, że on słyszy, jako ale traktuje to jako pytanie rzucone w przestrzeń. Szczególnie jeżeli jest kilka osób, no to jest po prostu ta odpowiedzialność, powiedzmy w cudzysłowie, społeczna, zbiorowa się gdzieś tam rozprasza i każdy myśli, że no to ktoś inny powie. I nikt nie mówi. Tak. No to, i tak, także... Ale czy to jest tak, że to może jest czas jednak, kiedy przydałaby się większa uważność też na osoby na przykład poruszające się z laską? Myślę, że troszkę tak, bo troszkę jest faktycznie trudniej. Nie jakoś super bardzo, ale odrobinkę tak. I przede wszystkim w kwestii informacji. Znaczy tak. Właśnie takich sytuacji jak na przykład numer autobusu czy tramwaju, zielone światło na przejściu. To są informacje, które zawsze... się przydają i zawsze podkreślamy to, że jeżeli widzicie gdzieś osobę niewidomą w takiej sytuacji, to informacja jest tym, czego najbardziej potrzeba. Nie pomoc, nie wprowadzanie kogoś do autobusu czasami na siłę, bo to też się zdarza, tylko informacja właśnie. Czyli na przykład zapytanie właśnie, czego ta osoba chciałaby się dowiedzieć. Na przykład, tak, jeżeli nie mamy pomysłu. Natomiast w takich sytuacjach jak na przykład przystanek, to wiadomo, że jeżeli coś podjeżdża, ja potrzebuję się dowiedzieć, jaki to numer, bo rzadko się zdarza tak, że pasuje mi wszystko. Więc można śmiało podejść i powiedzieć, podjechało 123. Super, to jest konkretne. Tak. Konkretna informacja. Też na poprzednim spotkaniu była z nami Iza Sopalska z Fundacji Kulawa Warszawa. Zajmują się barierami architektonicznymi w mieście. W dużej mierze też z perspektywy Włoskowiczów. Powiedzcie, czym dla Was jest takie przyjazne miasto? Co musi mieć przestrzeń publiczna, żeby być dla Was przyjazna? Myślę sobie o udźwiękowionych przejściach dla pieszych, nie poustawianych na środku chodnika hulajnogach. I słupka. To jest bardzo dają. I słupka, tak. Takie niskie słupki są szczególnie wredne, potrafią być. No i też udźwiękowionych komunikacji miejskiej generalnie. Ale zawsze pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to są przyjaźnie nastawieni ludzie. Bo jeżeli to będzie, no to tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić wszystko i poruszać się komfortowo po mieście. Dokładnie, bo tak naprawdę bardzo trudno jest doprowadzić do sytuacji, w której my będziemy zupełnie samowystarczalni i będziemy w stanie trafić z punktu A do punktu B, nikogo o nic nie pytając. Bo o ile ja w tym momencie do swojej szkoły trafię, bo ja już tam byłem tyle razy, że już tą trasę pamiętam, o tyle jeżeli mam dojechać gdzieś, gdzie nie byłem nigdy w życiu, to będę musiał kogoś o coś zapytać. Nie ma możliwości, żeby nie, bo nawet jeżeli mam nawigację, to znajdę się te 20-30 metrów od drzwi i będę się zastanawiał, które to. Więc muszę albo złapać kogoś na ulicy i zapytać, albo wejść do któregoś z tych budynków i zapytać, czy to tu, a jeśli nie tu, to gdzie. Więc głównie człowiek, głównie o drugiego człowieka chodzi tak naprawdę. To jest dla mnie też najważniejsze, nie ukrywam. To a propos tego zapytam, bo Sandra, kiedy pojawił się Ksawery, opowiadała się o takich sytuacjach, nawet w szpitalu, że były komentarze o tym, że sobie nie poradzisz, że jako mama będzie ci trudno nakarmić swoje dziecko. Tak. Powiedz, czy coś się zmieniło przez te 2 lata, a teraz w tym roku byłaś znowu na porodówce? Tak, no. I to w takim dość trudnym i niepewnym czasie, ale no, byłam też w innym miejscu. Ja myślę, bo wcześniej rodziłam Ksawera go w małej miejscowości, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, a tutaj rodziłam Laurę w dużym mieście. Poza tym ja też z góry uprzedzałam, że jest to moje drugie dziecko i jakby skoro jest to moje drugie dziecko, no to wychodzimy chyba z założenia, że jakoś sobie z pierwszym w tym początkowym okresie dałam radę. No i faktycznie no nie spotkałam się z ani jednym komentarzem jakimś takim, że sobie nie poradzę z czymkolwiek, raczej z taką pomocą i dużą życzliwością.
jeżeli chodzi o właśnie o pobyt w szpitalu z Laurą. Mhm. Czy miałabyś jakieś porady dla osób, które właśnie w takich miejscach publicznych są i widzą mamy z niepełnosprawnościami, szczególnie niewidzące? W czym można pomóc? Czym można pomóc mamie niewidzącej? Tak, też pytam, bo jest taki projekt, który niedawno ruszył, Szkoły Rodzenia dla Kobiet z Niepełnosprawnościami. Tak. I to, rozumiem, jest jakaś nowość, tak? Coś, czego nie było dotychczas. No, wygląda na to, że tak. Tak. No, natomiast ten projekt jest bardzo szeroki, bo też obejmuje wiele niepełnosprawności. I w niektórych niepełnosprawnościach myślę, że jest potrzebna bardziej taka pomoc, powiedzmy, jeżeli chodzi o personel medyczny, a w niektórych bardziej, jeżeli chodzi o nastawienie, nie wiem, personelu w szpitalu, na sali porodowej, czy gdzieś tam właśnie, no to też takiej różnej pomocy generalnie. Mhm. Możesz coś powiedzieć więcej, bo rozumiem, że to wystartuje we Wrocławiu, tak? To już wystartowało kilka miesięcy temu. Tak, Z czego można skorzystać w ramach tego projektu? Można skorzystać z... Generalnie zajęcia prowadzone są online oczywiście w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przyszłych mam i z tych zajęć mogą skorzystać zarówno mamy, jak i osoby towarzyszące. No i z pomocy psychologa, z pomocy doradczyni laktacyjnej, z pomocy położnej, z pomocy tam ginekologa również. Generalnie taka bardzo, bardzo szeroko zakrojona pomoc z różnych aspektów, jeżeli chodzi o właśnie szkołę rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością. No to jest niebywałe, bo też to są rzeczy, które dla osób pełnosprawnych wydają się absolutnie jakieś naturalne, nie? A tutaj no to jest właśnie coś, co dopiero teraz startuje i mamy nadzieję, że będzie pączkować na inne miasta. Tak. Tak jak opowiadacie o tym funkcjonowaniu też w czasach epidemii, to jest dla mnie intrygujące, bo z jednej strony mówicie, że nie jest wam całkiem łatwo, nie jest zmieniła się też wasza sytuacja, a jednocześnie Witek, pisałeś o tym na swoim Facebooku, o dezinformacji, jaką często robimy sobie sami, o tym, że tak. Zamiast prawdy mamy wielki kontener ze śmieciami i rozpowszechniamy te informacje, których nie weryfikujemy. A w swoim kawałku muzycznym na klucz rapowałeś o tym, że chciałbyś właściwie się zamknąć, nie komentować, nie mieć zdania, a jednak wrzucasz te posty, pod nimi są rozgorzałe dyskusje twoich znajomych, które jakoś bardzo subtelnie i umiejętnie, mam wrażenie, moderujesz. Jestem ciekawa, czy stoi za tym jakaś takie poczucie misji, czy uważasz, że warto się angażować i zabierać głos w mediach społecznościowych? To znaczy tak, warto na pewno zabierać głos, ale dla mnie bardzo ważne w tym wszystkim jest to, żeby nie wypowiadać się z pozycji kogoś, kto wie. I kto ma rację, i kto ma jakiś monopol na jakąś prawdę, bo ja kiedy się wypowiadam, to raczej wyrażam swoje wątpliwości, z reguły tak to wygląda, że ja się nad czymś zastanawiam. Coś mnie gdzieś tam gryzie i zastanawiam się, o co chodzi, dlaczego tak, po co. I te posty też chyba tak wyglądają, że to są bardziej moje wątpliwości, niż moje jakieś zdanie na jakiś temat. I ja chciałbym bardzo, żeby tak wyglądały dyskusje, żebyśmy mówili raczej o swoich wątpliwościach, niż o tym, co nam się wydaje, że jest prawdą, bo w ten sposób jest łatwiej, moim zdaniem, łatwiej się dogadać po prostu. To jest jak w kawałku Łony, nie? Ty bądź uprzejmy. Tak, też, tak.
A macie wiarę w jakieś porozumienie w tych dyskusjach i w to, że wyjdziemy jakby z tego właśnie okopania się na swoich stanowiskach świętych praw? Bardzo bym chciał w to wierzyć. Staram się tego nie tracić. Jest to trudne, z czasem coraz trudniejsze niestety, no bo się troszeczkę właśnie okopujemy niestety, coraz bardziej, ale no mimo wszystko też jakby ja z taką myślą piszę, żeby może gdzieś właśnie wywołać tą dyskusję, ale bardziej pod kątem tych wątpliwości, żebyśmy się zastanowili, a może ja nie mam, może to, co mi się wydaje, że jest prawdą, tak naprawdę nią nie jest, albo no nie wiem, cokolwiek, raczej do tego w tym wszystkim dążę faktycznie. No ja mam poczucie, że właśnie jesteś jakimś siewcą pokoju wśród tych swoich znajomych w tych dyskusjach. Zawsze staram się patrzeć z wielu perspektyw i kiedy ktoś mi mówi, że albo ci są źli, ale a ja się zastanawiam, no okej, okay, ale oni, gdybym patrzył na to z ich perspektywy, to pewnie im chodzi o to. A może oni też jakąś tam swoją rację w tym wszystkim mają i może nie chodzi im o to, co tobie się wydaje, że oni chcą, tylko de facto chodzi im o coś innego, tylko nie bardzo wiedzą, jak ci to zakomunikować, albo ty ich w ogóle nie słuchasz. I tak dalej. No, także to jest wszystko zawsze bardzo takie złożone, wieloaspektowe. Dlatego może tak to faktycznie wyglądać, że jestem gdzieś w tym wszystkim pośrodku i tak próbuję bardziej doprowadzać do porozumienia niż się gdzieś tam opowiadać po którejś ze stron. No widzisz też tę wieloaspektowość i złożoność, nie? Nie starasz się uprościć, ale też jestem ciekawa tego waszego rozmawiania, bo podczas tych warsztatów Cztery Zmysły to w sam raz, których tytuł zapożyczyliśmy dzisiaj do naszego spotkania. Nie pamiętam już kto, ale w dokumentacji wspomniał o tym, że ciemność była takim stanem dla uczestników, którzy mieli jej doświadczyć, tak jak na niewidzialnej wystawie, była takim stanem, który dawał im relaks i sprawiał, że ci ludzie w goglach symulujących wrażenie bycia osobą niewidzącą więcej ze sobą rozmawiali. Jestem ciekawa naszego życia. To nam się sprawdziło na naszych warsztatach kilkukrotnie. Jednym razem uczestnicy byli w całkiem zaciemnionym pomieszczeniu, innym razem mieli właśnie takie gogle, które miały imitować właśnie taką całkowitą ciemność i za każdym razem jakby komunikacja między ludźmi stawała się taka otwarta. Wręcz w jednym momencie miałam wrażenie, że uczestniczyłam w sesji psychoterapii grupowej. Aż do tego stopnia był taki moment, ponieważ no, tak się po prostu nasi uczestnicy, którzy siebie kompletnie nawzajem nie znali, na tyle się potrafili otworzyć, że zaczęli opowiadać swoje bardzo osobiste historie i przeżycia. Także to było niesamowite i to jest dla mnie cały czas do dzisiaj zagadką. A dlaczego tak się dzieje, że ciemność aż tak otwiera ludzi, że kiedy zamkniemy oczy, czy kiedy osoby widzące zamkną oczy to i wyłączają ten główny zmysł, to włącza się im właśnie jakaś taka otwartość większa. No to jest chyba trochę to, o czym przed chwilą mówiłeś, Witek, nie? Że tracą tę pewność, że wszystko widzą. I wszystko wiedzą. Tak. O wszystkim wiedzą, ale wasze dzieciaki też mają problemy ze wzrokiem. Jestem ciekawa, jak wychowujecie je z taką świadomością właśnie, że dominuje jakaś taka kultura wizualna, bo wygląda to na jakąś po prostu supermoc, którą macie, tego spokoju i jakiejś takiej umiejętności dialogu. Jak myślicie właśnie o wychowaniu dzieciaków w takim świecie zdominowanym przez obraz? To znaczy, o Laurze na razie jest nam trudno powiedzieć, bo jest bardzo mała. Jeśli chodzi o Xawerego, on widzi zdecydowanie lepiej niż my, w związku z tym siłą rzeczy w tym świecie wizualnym będzie bardziej. I jakby no też, no oczywiście nie będziemy go stamtąd wyciągać, chociaż też staramy się
wiadomo, stawiać pewne ograniczenia, typu na przykład no nie spędzamy przy ekranie komputera nie wiadomo ile czasu, tylko jest określony czas w ciągu dnia i tyle. Ale myślę, że tak naprawdę wszystko, co my możemy zrobić, to po prostu pokazać tą inną perspektywę naszym dzieciom. Nie możemy jej wciskać im na siłę w jakiś sposób, tylko po prostu być nią i pokazywać. Tak, ale tak zupełnie naturalnie, żeby to tak się odbywało, że w takiej codzienności, jeżeli nasze dzieci jakby są w tej naszej codzienności, w której dużo się rozmawia, dużo się słucha muzyki, dużo się czyta, no to że no mam nadzieję, że one tym przesiąkną trochę. Ja też bardzo na to liczę. Wystarczy być, nie? Był taki film kiedyś. Ale trochę właśnie mówicie o tym, jak funkcjonujecie rodzinnie. Z jednej strony właśnie jesteście aktywni w mediach społecznościowych, w internecie. To jest miejsce, gdzie publikujecie, piszecie, wrzucacie muzykę. Ale czy jest tak, że jakoś udaje się wam uniknąć tego uzależnienia od social mediów, które wpada wiele rodzin też i rodziców, którzy zostają z tymi telefonami w dłoniach? Ja kiedy czuję, że mam problem, to sobie wyłączam Facebooka na 3 miesiące. Takie mam założenie, że jeżeli widzę, że... I to nawet nie to, że ja spędzam dużo czasu przy telefonie, tylko jeżeli zaczynam dostrzegać, że poziom czasu, który ja w to wkładam, jest niewspółmierny do wartości, którą dostaję w zamian. Czyli jeżeli okazuje się, że spędziłem ostatnie, nie wiem, 10-15 minut przeglądając posty, z których nie zostało mi w głowie nic. I takie wrażenie mi się powtarza, to wyłączam Facebooka na... Blokuję sobie konto po prostu, zawieszam na 2-3 miesiące i odpoczywam. To jest radykalny ruch. Tak, ale skuteczny działa. I na 2-3 miesiące to jest bardzo długo. To jest odpoczynek dla mnie. Sandra, wtedy jest inny Witek w domu? Nie, Witek generalnie w domu jest bardzo spokojny. To jest taki nasz rodzinny uspokajacz, mój na pewno, bo ja jestem osobą, która się generalnie dość sporo zamartwia, a Witek jest osobą, która uspokaja mnie i to jesteśmy w równowadze. Ja pamiętam jeszcze czas, kiedy Witek co weekend wyłączał się absolutnie totalnie z internetu, kiedy on po prostu był offline na wszystkich frontach. I, myślę, i to dla mnie był taki szok totalny. Ja nie potrafię jeszcze do dzisiaj tego zrozumieć, bo ja nie jestem jeszcze na tym etapie, ja nie potrafię się odłączyć. To taki szabat. tak. Ale to było dobre, to znaczy... To jest bardzo fajne, bo wtedy, jeżeli się faktycznie już czymś zajmę, to nie mam rozpraszaczy, żadnych powiadomień, żadnych innych historii tego typu. One gdzieś tam się chowają do tego poniedziałku, czekają sobie. To bezcenne, myślę, że też rada, jak na poniedziałek zwłaszcza. Jeszcze można, mamy to 5 dni, żeby się na to zdecydować, radykalny krok. Ale Sandra, zainteresowało mnie to, co mówisz, że ty się zamartwiasz. Bo tak, jak opowiadałaś o tym, jak się miał właśnie urodzić Ksawery, mówiłaś o takim przekonaniu, a propos tego, że z nikim nie konsultowałaś, z tego, że planujesz mieć dzieci, po prostu powiedziałaś, że jesteś w ciąży, ale powiedziałaś, że miałaś takie przekonanie, że tak czy inaczej sobie poradzisz. Jestem bardzo ciekawa, skąd je czerpiesz. Z jakiegoś wewnętrznego przekonania, z wewnętrznego przekonania, trochę bez sensu, ale mam po prostu takie wewnętrzne, ugruntowany kompas, który mi mówi o tym, że jeżeli na czymś mi bardzo zależy, to ja to po prostu gdzieś tam zrobię w ten sposób, czy w inny, czy w taki, czy w inny, no to zawsze to zrobię. A jeżeli chodzi o to martwienie się, to ja się uwielbiam zamartwiać takimi drobiazgami dnia codziennego różnymi. Natomiast myślę, że tak nieskromnie mówiąc, mam sobie trochę siły i trochę mocy do tego, że właśnie, że sobie poradzę i byłam przekonana, że sobie poradzę z opieką nad jednym dzieckiem. Jestem przekonana, że sobie poradzimy z opieką nad dwójką dzieci. Ja myślę, że to też wynika z Sandry doświadczeń, bo jeżeli się wychodzi w wieku 19 czy 20 lat ze szkoły
bez umiejętności poruszania się po mieście i nie zostaje się w domu, tylko szuka się rozwiązania i doprowadza się do tego, że, no, że w końcu się wychodzi samodzielnie z domu i idzie w miasto, no to wymaga siły. Więc po takim doświadczeniu myślę, że trochę łatwiej jest pomyśleć o sobie, że przecież dam radę, bo jeżeli z czymś takim się mierzę i sobie radzę, to... No właśnie, myślę, że warto sobie zbierać gdzieś tam w głowie rzeczy, z którymi, sytuacje, z którymi dało sobie się radę i warto z tego później na przyszłość korzystać, jako z takiego pozytywnego bagażu, który może nas wesprzeć w trudnych chwilach. Przy podejmowaniu trudnych, ryzykownych decyzji. Super, takich jak wyjście z domu, nie? W ten nieznany świat. No. Tak. Ale jak mówisz o tym właśnie, że tak czy inaczej dopniesz swego i zrealizujesz to marzenie, wspominałaś o pisaniu książki. Ten blog, o którym mówiłam, się urwał w pewnym momencie. Tak. Jestem ciekawa, no właśnie, gdzie można cię wyczytać i albo gdzie można będzie cię czytać. Jaki masz plan albo marzenie? W tym momencie jeszcze aktualnie nie można mnie czytać nigdzie. Myślimy o czymś z Witkiem, o stworzeniu czegoś wspólnie, ale to na razie też głośno nie chcę mówić o tym. Natomiast moim takim marzeniem na trochę dłuższy czas jest wydanie powieści, ale ta powieść też jeszcze nie została napisana. Znaczy ja już napisałam jedną powieść, która gdzieś tam trafiła do znajomych i jestem za każdym razem zdziwiona, kiedy ktoś o niej wspomina, że się w ogóle o niej mówi. Ostatnio przyjechała do nas koleżanka, też o niej wspominała, ale mam w głowie jeden temat, o którym chciałabym napisać i chciałabym to gdzieś później szerzej puścić w świat. To rozumiem, że jest coś właśnie, o czym powinniśmy porozmawiać przy kolejnej okazji. Mam nadzieję zresztą, że uda się nam spotkać na tym przyszłorocznym festiwalu na żywo. Na żywo. No byłoby pięknie. Tak, polecam też wszystkim, którzy nie zdążyli naszą akcję Opisz Slot, gdzie właśnie osoby, które zdążyły w ostatnich 30 latach pojawić się na slocie, zamykały oczy i opowiadały o tym, co pamiętają. Natomiast jeszcze wracając do waszych planów, marzeń, ale też do piętych rzeczy, Witek, ja chciałam popytać o to, czym są wgłębne matryce figur Chladiniego i o projekt Art Impossible, bo to płyta, która już się ukazała, prawda? To jest zarówno ta płyta, jak i aktualnie dziejący się projekt, to są projekty Pawła Romańczuka i Małych Instrumentów. Pierwsza płyta, Sandra też zresztą brała udział w obu, więc myślę, że możemy się tu wypowiedzieć równorzędnie. Pierwszy projekt polegał na tym, że osoby niesłyszące w formie graficznej tworzyły partytury, to znaczy oczywiście nie były to partytury w formie nutowej, bo osoby niesłyszące no siłą rzeczy z nutami nie mają zbyt wielkiej styczności. Natomiast takie było założenie, że miało to być coś, co potem było odzwierciedlone dźwiękowo przez Pawła i my z tych fragmentów dźwiękowych układaliśmy utwór. Każdy z nas miało kilka tych fragmentów stworzonych przez jedną osobę i układaliśmy je w określonej kolejności. Potem na podstawie tego, jak my je ułożyliśmy, one były układane, te graficzne formy były ze sobą łączone i powstawał z tego taki duży utwór, zarówno muzyczny, jak i graficzny. Wy, osoby niewidzące, tak? Czyli przejmowaliście pracę osób niesłyszących? Tak, my dostawaliśmy wersję dźwiękową tego, co osoby niesłyszące stworzyły graficznie.
Paweł przetwarzał grafikę na dźwięk według tego, jak to czuł, jak to rozumiał. My to układaliśmy, a potem na podstawie tego, jak my ułożyliśmy dźwięk, układane były te grafiki. Tak to mniej więcej mogę krótko opisać. Więc było to takie porozumienie ponadzmysłowe, powiedziałbym. Pięknie, ale mówisz też, że projekt trwa i ma swoją kontynuację. Teraz mamy drugi projekt, który związany jest z taką, tylko tutaj trudniej mi będzie tym opowiedzieć, bo myślę, że najlepiej opowiedziałby o tym Paweł pewnie. Chodzi generalnie o to, że jeżeli mamy talerz na przykład, taki talerz perkusyjny, czy blachę, i wysypiemy na nią na przykład sól, to w momencie, kiedy potrzemy tą blachę smyczkiem, wywołamy dźwięk, to ta sól ułoży się w jakiś określony kształt, ponieważ z miejsc, które drgają bardziej, przesunie się w miejsca, które drgają mniej. I na tej podstawie powstawały te figury, czyli w zależności od częstotliwości dźwięku ta sól układała się inaczej. I my z tych figur różnych układaliśmy znowu kolaż, układaliśmy je w określonej kolejności, po czym zostało to wszystko połączone. Tutaj, tak jak mówię, jest mi troszeczkę trudniej o tym opowiedzieć, bo to jeszcze się cały czas dzieje. Te figury, wydaje mi się, że osoby niesłyszące najpierw wybierały, które im się podobają. Tak, chyba tak faktycznie było. Tak, że najpierw... Tak, i to zostało później przetworzone na taką wersję dotykową, którą i utrwalone. I my później układaliśmy z tych figur, które się podobały osobom niesłyszącym, układaliśmy konkretną kolejność, która później zostanie przetworzona na dźwięk. Tak, czyli też oznaczaliśmy, że figura, ten dźwięk, który reprezentuje ta figura, ma trwać długo, krótko. Tylko my też nie słyszeliśmy dźwięku, tylko te figury. Tak, więc dotykaliśmy tych figur. De facto nie mamy pojęcia, co z tego wyjdzie. Tak, nikt nie ma pojęcia, naprawdę. Niebywałe, ale to brzmi bardzo slotowo i brzmi jak projekt, który powinno się móc dotknąć, zobaczyć i usłyszeć na slocie. I też to fajnie się łączy z, domyka klamrą nasz cykl spotkań, bo pierwszy był Michał Justycki, który jest niesłyszącym kuratorem w Muzeum Śląskim i opowiadał też o sztuce osób głuchych. Więc jakieś takie domknięcie mamy. Patrząc na tykający nasz zegar i słysząc wasze dzieci w tle, chciałam jeszcze... Tykający pies nie ma czy słychać. Te wszystkie dźwięki życia z waszego domu. Chciałam na koniec zapytać, bo rozmawialiśmy trochę o tych zmianach wywołanych w świecie epidemią, ale też w waszym życiu, dziećmi. Jestem ciekawa, co z waszej perspektywy jest taką rzeczą, o którą bez względu na okoliczności trzeba dbać, której nie można odpuszczać i trzeba się o nią troszczyć. Ja myślę, że o siebie wzajemnie po prostu. Tak, tak ja to widzę, że to znaczy oczywiście nie chodzi o to, żeby się, że tak powiem, poświęcać dla drugiego człowieka, bo to też nic dobrego z tego nie wychodzi na ogół, ale jeżeli dbamy o siebie wzajemnie, jeżeli dbamy o swoje potrzeby i no, tak w tą stronę bym chyba szedł. Wydaje mi się, że niezależnie od okoliczności to jest najlepsze, co możemy zrobić tak naprawdę. Troszczyć się o siebie po prostu wzajemnie. O siebie samych i o siebie wzajemnie. A ja bym jeszcze dodała do tego bycie tu i teraz i cieszenie się chwilą, bo dzisiaj jesteśmy zdrowi, jutro możemy być chorzy. Dzisiaj moje dziecko ma 2 miesiące, i nabywa takie, a nie inne umiejętności, a za chwilę będzie miał już 15 lat i będzie myślało o wyprowadzeniu się z domu. I to ten czas tak naprawdę bardzo szybko mija, więc warto naprawdę być tu i teraz. No bo jeśli się tych chwil teraz nie złapie, to... One już nie wrócą. Nie przyjdą, nie. Z powrotem już nie, niestety.
Więc trzeba łapać. Trzeba łapać. Pięknie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że daliście się nam złapać dzisiaj slotowo. My również dziękujemy za miłą rozmowę. I za tę chwilę mam nadzieję, że się zobaczymy. Mam nadzieję, że nie potrwa 15 lat, ale najdłużej niecały rok i w lipcu 2021 w Lubiążu będziemy mogli podać sobie ręce bez obaw. Tak, na to liczę. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiamy tych, którzy nas oglądali. Dziękujemy Eli za tłumaczenie i mamy nadzieję, że zostaniemy w kontakcie. Tak jest. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.